tak kończymy te mecze, ale tutaj należy się ogromnie z tego cieszyć, bo wjechaliśmy na bardzo trudny teren po raz kolejny, podobnie jak przy Pucharze Polski, nieuznawani za faworyta tego meczu. Kędzierzyn gra w tym sezonie bardzo dobrze, mają duży komfort pracy, tak jak wcześniej mówiłem, gdzie mogą przez cały sezon, ze względu na fakt, że nie grają w pucharach, przygotować się do jednego meczu w tygodniu. Więc dwa punkty wywiezione stamtąd cenimy sobie bardzo, pozwalają nam one być cały czas w grze Mistrzostwa Polski. Przed nami jeszcze kolejne trudne mecze. Mam nadzieję, że do końca utrzymamy dobrą dyspozycję i znajdziemy się na tym drugim miejscu, które da nam możliwość walki z Kędzierzynem o złoty medal Mistrzostw Polski. Mecz na pewno bardzo trudny, emocjonujący. No ale szczęście zakończone dla nas i myślę, że tą spokojną pracę, którą będziemy mogli wykonać, bo jest to praktycznie nie do uwierzenia, ale właśnie w takim komforcie pracy jesteśmy po raz pierwszy w tym tygodniu. Mieliśmy tak 4 dni możliwości takich przygotowań przed Pucharem Polski i 3 ciężkie mecze wówczas weekendowe. A teraz jesteśmy w pierwszym tygodniu od początku sezonu, gdzie cały zespół przygotowuje się do tego kolejnego ligowego spotkania, jakże trudnego z Kuprum, które jest w tej chwili na fali. Thank you.